Cześć, tu Frogar i dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia mojego filmiku. To jest pierwszy odcinek serii Audiologii Życiowe. To pierwszy audiolog życiowy. Początek nowej serii na tym kanale. O, to fajnie. No, jak pewnie widzicie, jest to nowa seria, całkowicie nowiutka, nowizna na moim kanale. No i pewnie teraz, w związku z tym, pewnie zadajcie sobie pytanie, na czym ta seria będzie polegać? Będzie polegać ona na tym, że pobiorę sobie jakieś zdjęcie. Ja tym zdjęciu, jak teraz będę nagrywał, no filmik. I będę tam gadał na dany temat. No i ten temat, ten obraz jego będzie związany z tematem audiologa. No. I teraz ludzie, mam do Was prośbę. Jak teraz oglądacie ten filmik, to teraz powiem temat, ale jak teraz widzicie obrazek plaży, to napiszcie w komentarzach, czy się domyśliliście, czy zgadliście, czy się domyśliliście, czy Czekajcie, ludzie, fail. A no tak, wy to wiecie po tytule, kurczę. Tak to po tytule wiecie. Fail. Ach, nie pomyślałem. Dobra. Jak pewnie wiecie po tytule, dzisiejszy temat dzisiejszego audiologa. Pierwszy temat w pierwszym audiologu życiowym w historii kanału będzie mieć temat o tym, jak spędziłem tegoroczne wakacje. Pewnie się dziwicie, czemu no wstawiam audiolog, w którym opowiadam o tym, jak spędziłem wakacje tegoroczne, mimo że się jeszcze nie skończyły. Aha, i w razie czego, jak to nagrywam, to jest 8 sierpień 2013 rok, godzina, zaraz sprawdzę. Godzina 13:07. No. No więc robiłem ten audiolog, w którym opowiadam, jak spędziłem wakacje. Pouznałem, że to najlepsza, najbardziej atrakcyjna część wakacji już się skończyła. I teraz jest sierpień, czyli taki bardziej miesiąc. Taki, w którym się trochę przygotowujemy do szkoły. Kupujemy przybory, takie jak na przykład nowy plecak. No nie zawsze nowy plecak, ale na przykład podręczniki, jakieś, nie wiem, farby na przykład, nowy piórnik i tak dalej. No i w związku z tym postanowiłem Wam opowiedzieć, jak ja spędziłem wakacje dzisiejsze, znaczy tegoroczne. No, więc tak, zacznijmy może od początku. Ja miałem takie wakacje trochę wcześniejsze, te wakacje wcześniejsze, to tak w cudzysłowiu. O co chodzi? Bo po wystawieniu ocen, które były 12 czerwca bodajże, to po prostu pochodziłem jeszcze parę dni do szkoły. I oczywiście tam wszyscy, nikomu się już nie chciało uczyć i ludzie trochę tam zaniedbywali szkołę, te prace domowe. Bo po prostu chyba nie byli świadomi tego, że nauczyciel może im zmienić ocenę końcową. No ale dobra, chodziłem parę dni do szkoły po wystawieniu ocen. Potem zachorowałem, no i nie chodziłem tydzień do szkoły. Potem wypadały takie rzeczy, takie święta, no święta w cudzysłowiu, takie wypadały, że się nie opłacało iść. I został ostatni tydzień szkoły. No to my rodzice i ja uznaliśmy, że nie ma sensu, żebym szedł do szkoły, bo i tak, no będziemy się ma... bo już jest większość podręczników pokończonych, nie ma sensu iść do szkoły, więc ten tydzień przesiedziałem w domu. No. A potem 30 czerwiec. 30 czerwiec, tak. 30 czerwca bodajże skończył się rok szkolny. I... No i tak, no i jak ten mój dzień wyglądał?
Poszedłem. Wstałem tak o 7 rano, bo miałem chyba na 11 raz zakończenie roku szkolnego. A mój tata był w pracy, a mama nie miała prawa jazdy i musieliśmy iść pieszo do szkoły 2 km. Wstało o 7 rano, zjadłem śniadanko, nie? I inne rzeczy robiłem. No i tak potem, tak o 7:30 wyszedłem i teraz godzinę szedłem, nie? I na terenie szkoły to... No też tam, zanim się rozpoczęła uroczystość zakończenia roku szkolnego, to było widać bardzo dużo osób. Dziewczyny z mojej klasy też gadały, też były. Większość osób z mojej klasy była. No. I tak, no i zaczęło się zakończenie roku szkolnego. No i standard. Jakieś tam wyróżnienia, kto ma w jakiej klasie najlepszą średnią, kto jakie wyróżnienie dostaje, kto ma czerwony pasek, kto ma stypendium, tak dalej. I to trwało z godziny, z półtorej. I pani dyrektor powiedziała, że wytrzymajemy jeszcze chwilę. Prosi nas, żebyśmy wytrzymali jeszcze sekundkę i koniec. No i to trwało godzinę. No i po godzinie nam pani dyrektor mówi, że rozumie, że my jesteśmy zmęczeni, ale żebyśmy jeszcze sekundkę, jeszcze momencik wytrzymali. To momencik trwał 2 godziny. Tak, to się nazywa przedłużanie. To się nazywa nie mieć rachoby czasu. No potem poszedłem do tej mojej klasy, znaczy do sali, w której no się uczyłem, nie? I tam było wręczenie kwiatów wychowawczyni i tak dalej. Potem jeszcze po uroczystości się rozpoczęły wakacje. Moja mama jeszcze tam trochę rozmawiała o tych, o podręcznikach. No i informacje o podręcznikach. Potem tak w 1:30 szedłem do domu i tak przed 3:00 byłem już w domu. No i byłem w domu. No i rozpoczęły się wakacje. Tam trochę TV oglądałem i tak dalej. TV oglądałem, na kompie grałem. 3 lipca miałem jechać na turnus dla ludzi z cukrzycą, bo jestem cukrzykiem w razie czego. Więc chciałem pojechać na turnus dla ludzi z cukrzycą, nie? Ten turnus zaczynał się 3 lipca, a ten turnus był w Mielnie, a mieszkam w Legionowie. I z Legionowa do Mielna jest jakieś 9 do 10 godzin drogi i trzeba było 3 wcześniej rano wyjechać. Ale dobra. 2 lipca, ja mam jeszcze psa, który jest bardzo szczekliwy. Wszystkich, jak zobaczę kogoś nieznajomego, to go chce pogryźć. 2 lipca w południe odnieśliśmy go do mojej babci, a 3, tak o 9 wyjechaliśmy. Zajechaliśmy na godzinę, tak przed 8 zajechaliśmy na miejsce. Mieliśmy mieć luksusowy pokój z łazienką, ale nam go ktoś zabrał i mieliśmy mniejszy. Mniej luksusowy, ale fajny. I tam miała być na tym turnusie dla dzieci z cukrzycą, miały być organizowane jakieś gry i zabawy, ogniska i tak dalej. Ale pierwszy dzień turnusu to się nie opłacało, bo mimo że była 8 już, tak jeszcze nie wszyscy dojechali, więc się nie opłacało. No i trochę tak jeszcze wyszedłem trochę z rodzicami na miasto. I tak, i potem jak wróciłem jutro, i potem marłem spać i 4 lipca tam poszliśmy. Były zabawy na plaży, potem były. Co tam było? No potem poszliśmy na taki wojskowy ośrodek wypoczynkowy. Tam potem poszliśmy do lasu zbierać szyszki. Tak, szyszki. Potem powiem, po co one były. Nie wszystkie osoby, tylko kilka osób. No i potem jak wróciliśmy, to było wieczorem ognisko. Ognisko powitalne. Na poznawcze, czyli ile jak się ma na imię, jak się ma na nazwisko, ile ma lat, ile się choruje, do której klasy się idzie. Jeszcze niektórzy średnio mówili. Ja też mówiłem. Potem biegliśmy kiełbaski. Ja nie piekłem, bo było mi za gorąco przy tym ogniu. No. No i potem jedliśmy kiełbaski. Pyszne były kiełbaski, pyszne. Nie wiem jak, przez jaką wędzarnię robione, ale naprawdę pyszne były kiełbaski. Ja ogólnie kiełbaski z grilla bardzo lubię.
No i potem. No i potem koniec dnia, 5 lipiec. Chyba się 5 lipca i dalej się nie działo nic ciekawego. Czekajcie. Niech sobie przypomnę. No i tam jadłem pyszne gofry na mieście w Mielnie. Trochę na plaży byłem. No i jeszcze tam. No i te troszeczki były potrzebne po to, żeby po nich przechodzić. Taki tor był. I potem było takie coś, że każdy wybierał kolor piłki i było kilka, 8 piłeczek było z danego koloru. Pani prezes je wyrzucała całe je w morze i musieliśmy je zbierać. Jak to pierwszy zbierze 8 piłeczek danego koloru, wygrywa. Ta pani prezes, taka główna, to była bardzo miła. 70 parę lat, ale bardzo, bardzo miła była. No i spoko. Dobrze. O czym by tu jeszcze powiedzieć? Aha, i ta fundacja, bo ten turnus był organizowany przez Fundację dla Dzieci z Cukrzycą. To ta fundacja, to ona teraz w lipcu miała 20-lecie miała. 20 lat to okrągła liczba. I z tej okazji była impreza, nie? To chyba 10 lipca albo 12. No była taka piosenka o fundacji, którą my śpiewaliśmy, co fundacja zrobiła, i tak dalej. No i tak potem była przed 20-leciem była próba generalna, ale oczywiście główna pani prezes nic nie wiedziała. Następnego dnia, kilka minut po 8, tam powiedzieliśmy, co tam fundacja zrobiła, takiego dobrego. Potem właśnie piosenkę o fundacji, potem jedliśmy tort, ja wyszedłem na dwór. I taka pani doktor tam robiła wykłady o cukrzycy. W sumie my mieliśmy zabawy, ale ja na tych zabawach nie byłem. Trochę tak byłem w pokoju, trochę na tych zabawach, trochę tych wykładów słuchałem. Ta pani doktor to bardzo się na tej cukrzycy znała. Bardzo fajna ogólnie. O czym by tu jeszcze powiedzieć? Poczekajcie. Jeszcze tam jest taka. Jeszcze tak 14 lipca, nie, 13 lipca, to była taka zabawa, rzut kaloszem, że się takim dużym butem się brało do ręki, stawało się między takimi dwoma patykami wbitymi w ziemię i się nim tak do tyłu rzucało i ten, który cię najdalej wygrywa. No i było fajnie, to była pierwsza zabawa. Potem były zabawy pod chustą, a 14 lipca były podchody. Tak, 13 lipca były podchody. Tam wykonywaliśmy różne zadania na tych podchodach i tak dalej. Potem tak o 22 poszliśmy do takiego lasu, gdzie były takie lampiony, nie? Dalej nas skręciła miły lampiony. I tam grupkami po 5-6 osób szliśmy. Jak przychodziliśmy obok drzewka z lampionem, to się jakiś potwór straszył. Oczywiście byli to rodzice. Ogólnie było fajnie, że sam prawie zawału serca, ale było ogólnie fajnie. 15 lipiec. 15 lipiec to nic takiego chyba nie robiłem ciekawego. No i 10 lipca jeszcze tam sąsiedzi zadzwonili, że jest problem z wodą, ale tam no i rodzice oddzwonili tam parę fachowców i się nic nie stało ostatecznie. No i tak, no i co by tu jeszcze powiedzieć? No jeszcze jedziemy na gokardach. Jeszcze tam trochę kaczki karmiłem z rodzicami i ogólnie było fajnie. Tak naprawdę to 16, to 17 lipca wszyscy, znaczy 17 lipca się kończył oficjalnie turnus, ale wszyscy w nocy 16 lipca wyjechali. 16 lipca miało być ognisko pożegnalne, ale wróciłem 15 lipca. Trochę mi było szkoda wyjeżdżać, no ale trzeba było. Tak o 7:30 wróciłem do domu 15. Miałem wrócić 14, ale mój tata nalegał na jeszcze jeden dzień. I zostaliśmy do 15. No. I tak. Jak 15 wróciłem, no to tam nagrywałem trochę filmy na YouTubie.
Łączam jest 1, 2, 3 Skyblocka nagrywałem. No i nic ciekawego nie działo, chyba. Ja sobie przypomnę. Nie. No i jeszcze moja babcia przyjechała. No. Kurczę, teraz wątek. Aha, no i oczywiście po tym turnusie, no to tak trochę się martwiłem końcem wakacji. Bo wiecie, sierpień szybko zleci, a wiecie, 18 lipca, 19, 20, tak szybko schodziło. Się trochę tym martwiłem, no że wakacje, wakacje, bo wakacje tak szybko. 30 lipca do mnie o tam już 1, 2, 3 przyszła. No i 1 sierpień. No i zaczęły się sprawy organizacyjne. Nowy plecak, tam nowe przyjazdy, takie przyjazdy. Tak, 3 sierpnia do mnie przyjechała bratanica. Następnego dnia też. No i to już tylko co. Tak naprawdę do dnia dzisiejszego. No i jeszcze wczoraj 7 sierpnia pojechałam do Szczęśliwic. Taka miejscowość, dzielnica Warszawy. Cały taki wielki basen. W początku byłam na małych basenach, ale potem się nie bałem. W sumie chodziłem po basenach. No bo na taki. Bo byłem na takim basenie w Szczęśliwicach. To jest parę też małych basenów, nie? I tam. No i tam. Nie pływałem w basenie, ale głównie sobie chodziłem, ale było fajnie. Było dużo ludzi, a mało dzieci głównie chlapały trochę, co mi trochę przeszkadzało, ale potem było fajnie. No i 8 lipca. Dzisiaj jest największy skwar, dzisiaj jest. Tak, największy skwar. Prawie nikt nie wychodzi z domu, chyba że jest jaka konieczność. Powiem wam, że ja osobiście dobrze znoszę ten dzień. Nie jest mi jakoś szczególnie gorąco, nie płacę się. Dobra, o tym będzie w trzecim audiologu. A propos następnych audiologów. Teraz jak skończę nagrywać ten filmos, jak kończę nagrywać ten audiolog, nagram drugi audiolog, w którym pokażę swój pokój, a zaraz potem trzeci, w którym opowiadam o swoich temperaturowych przeżyciach. No. To już koniec tego audiologu. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę, bo to motywuje. Dajcie mi miły komentarz, bo to też motywuje. I jak chcecie dać mi suba, chcecie być na bieżąco, podobają wam się moje filmy, to dajcie mi suba, bo to motywuje, a wy będziecie na bieżąco.